Pserdaki, witam wszystkich, cześć, z tej strony Taverna. Pierwsze primo, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za tę ilość lajków, komentarzy pod filmami z nowej serii z Gromem. Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło, schlebia mi to. Witam również nowych subskrybentów, pozdrawiam starych subskrybentów, wszyscy są bardzo mile widziane na kanale. I teraz tak, podziękowania również dla Seraza w tym miejscu, bo dałem trochę ciała, nikt tam w sumie inny o tym nie napisał, a zapomniałem naszej śliskiej pasi brzuchicy dać zaklęty przedmiot, którym jest, przepraszam, arkana, którym jest głowa czarnozęba w słoju, która daje nam możliwość przyzwania nieujarzmionego monolitu, czyli tego wielkiego kamiennego golema zielonoskórych. Dajmy sobie też od razu popleczników i sztandary jakieś ewentualne, które tutaj można by kleić babce. Przychod wypienia osad jak najbardziej będzie ok. Szansa na kradzież to też super dla niej. Szef areny jasne. Ty masz tutaj brak skażenia. Mogę w sumie to zabrać temu gościowi, naszemu Gromowi, bo nie jest mu tak potrzebne. Dla niego na pewno będzie potem coś dużo lepszego. Okej, okay. Mamy w ogóle, zobaczmy co możemy sobie tutaj dać. Gorkiel żelazna, coś tam to mnie nie interesuje. Pipis czarnomuły również nie bardzo. Pebzol, dobra. Pancerz 4 obron zwarciu 5 i błyszczące łuski minus 5 atak zwarciu dla jednostek wokół niego. Ziarno odrodzenia jest super, bo zwiększa nam o plus 4 dodatkowo regenerację zdrowia, więc mamy 8 na sekundę. Teraz dobra, będziemy kontynuować kampanię. Tutaj Martek atakujemy. Tutaj chyba jest dość mocny ten cały garnizon. Chociaż większość to chłopów i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie. Mamy... Aha, dobra. Jedną turę mogę poczekać, żebyśmy mieli chociaż jedną wieżę obrężniczą. Nasze gobliny są całkiem niezłe. 50 na 38 bez modów to jest naprawdę sporo, mi się wydaje. Zmniejszenie czasu przeładowania i tak dobra, okej. Okay. No dobrze, i widzę, że tutaj wezwanie duła możemy wybrać, ale czy jest nam to teraz potrzebne? Na razie atakujemy Martek, więc tutaj nic więcej nie ma. Bardziej bym... W ogóle co to jest? Ranga siły frakcji, aha. Za zniszczenie lub zajęcie stolicy frakcji przyznawane jest specjalne trofeum. Największe trofeum to frakcje o randze siły 1 do 10, większe froteum... Aha, trofeum, przepraszam. W ogóle zarąbiste, czaszka krasnoluda z brodą. Tu mamy normalnego nieumarłego, tutaj mamy trofeum ludzi, śmierć ludziakom. Mamy jakiś podgląd w ogóle, co możemy dostać. Zmniejszenie kosztu budowy, siła broni, tutaj jest premia do szarży, posłuszeństwo. Początkowe wiatry magii, prędkość i przychody z łupów zdobywane po bitwie. Dobra, czyli to mnie najbardziej w sumie kusi. Na razie nie robimy ła, niech sobie tak będzie jak jest. Mamy rozwój, posłuszeństwo i tak dalej, i tak dalej. Jestem zadowolony. 1600 proszę bardzo, oczywiście zwiększymy sobie o ile? O 100, czyli łącznie o 200 z tych dwóch budynków. Dobra, trzeba pamiętać, że gdzieś tutaj mogą się czaić ci Skaveni cali. Nie pamiętam, kto nas zaatakował. Dyplomacja. Teraz tak, traktaty tutaj z rycerzami Orgie mamy wojnę, z Ivris mamy wojnę, to wiadomo. Jest, Clan Morse, okej. Okay. Ich siła nie wygląda jakoś tak specjalnie imponująco. Dobra. Aha, i jest starucha. Dobra, ty jeszcze laseczka dostałaś poziom. Już nie będę cię jakim tam grubaskiem nazywał. Już każdy widzi, jak wyglądasz. Dajmy jej atak w zwarciu. Plus 3. Zawsze jakiś tam wojownik z niej będzie. Chociaż ona głównie taka do wbicia się w jakieś tam słabsze jednostki, niech je po prostu przytrzymuje. Dobra, nieprzydzielone punkty dla Grybica Czarnomułego. Tutaj ma wymaksowane, tu ma wymaksowane, możemy mordę mądre dzikusy dać. Ta katapult i głazocisk. Może tak, może nie jeszcze. Na pewno wyberne będę chciał, to nam dużo do szarży, więc też można by było to zwiększyć. To wezmę, ok. I tura. O proszę bardzo, ostatnie obrońcy się ruszają ze świątyni czaszek. Tutaj mam tą armię tego całego goblina. Będzie o tym pamiętać. Też on tam siedzi i pilnuje tak naprawdę. Zaginiony płaskowyż, tu jest babka. O! Sir John Tyreweld. Też same chłopstwo i zbroi. Fyrus. A, wszędzie mają taki sam naprawdę garnizon. No dobra, zaatakujmy sobie. Czy jeszcze jedną turę damy radę tutaj wytrzymać? Się głównie tylko tyle, że on
nie podejdzie, jest na... do Al-Hakik ewentualnie może podejść. Ale w Al-Hakik mamy już całkiem sporo jednostek i całkiem mocno wyglądają. Dobra, utrzymanie dla goblinskiej piechoty. No to teraz te gobliny to będą naprawdę tanie. 74 minus 20%, nie wiem do końca ile to będzie. Nie mam ochoty liczyć na ten moment. Tutaj możemy zrobić później czarnych orków i zbiorowisko dzikich orków. No nie wiem. A tu też możemy zbiorowisko dzikich orków, więc dobra, raczej zrobimy to tutaj, a tutaj nie ma takiej potrzeby. Albo nie, zrobimy to tutaj właśnie. A tu zrobimy sobie kopalnia złota przysięgi, 1000 złota i jakieś tam inne 600. No dobra, no to nie wiem, rozwijmy Galbaras i to na razie. Rzekajmy sobie turę, jeszcze przyjdziemy umiejętności, huglak i... lub dobra. Przednieść paszczaki, tu mamy paszczaków, dla nas nie będzie... Okej, mamy ich od groma, więc... to będzie najlepsze rozwiązanie dla tej jednostki. Oczywiście dalej nawołuję do tego, jeśli wam się seria podoba, możecie zostawić lajka i komentarz. Wszystkie czytam, nie od razu mam czas po prostu odpisać. Wiadomo, pracuję i tak dalej. Ale wszystkie czytam, wyświetlają się na telefonie, także mogę sobie tam w trakcie pracy przejrzeć. Nie lubię ogólnie odpowiadać na telefonie, bo jest to dla mnie dość niewygodnie. Czasami mam wrażenie, że na niektóre się po prostu wiadomość nie odpisuje i wolę mieć po prostu pewność, robiąc to z komputera. Dobra, i teraz tak, wykorzystamy ten nasz monolit, nieujarzmiony zresztą. Zobaczymy, jak będzie działał. Większość jednostek mam ulepszone. Chciałbym teraz dać jakiś złom dla naszych troli. Dla naszych epickich, zarąbistych troli, orkowie. Tych można się będzie potem pozbyć, nie? Tak mam wrażenie. Trochę mają doświadczenia, ale to tam im nic nie da. Że tutaj gobliny miotające mają już silny poziom, także mają dodatkowe umiejętności, przywileje z tego tytułu, o ile w ogóle tam dałem. Czego nie jestem pewien tak do końca. Dobra, rozmieśmy wojska. Widzę, że Ranald jest ze mną. Niekoniecznie, bo nic mi nie dał. Ale też mi nic nie odebrał, więc... Dobra, stary. Dawaj tutaj. Chciałbym zrobić co? Obrażenia od ostrzału przebijającego pancerz plus 40%. Ja pierdzielę, 79 siła pocisku. 43 od przebijającego pancerz. Wiesz, to jest mordercza jednostka. Wszystko, co ma pancerz, tak naprawdę ginie. Dobra, no to tak. Standard, nie? Pas na tamtą drugą bramę. Trolle. No dobra, zróbmy tak. To będzie trójeczka, to będzie czwóreczka. Ten głazocisk gdzieś tutaj z tego poziomu niech sobie miota. To dwójka. No, stoją dobrze. Trójka, cyk. Będzie jak najszybciej leciała z tym i z tym. Trójeczka, dobra. I jedyneczka, tak. Squiggy dajmy tutaj. Ten bosik. Okej, okay, bosik to do jedynki dołączy, bo jest piechotą. Rozpocznijmy bitwę. Nawet nie będziemy pauzować, tylko zrobimy w ten sposób. Dobra. Tyk. Figi i tak dalej. Niech atakują. Widzę, nie ma łuczników, także dobrze. Powinni mieć dość łatwo. Głazocisk. Jak to będzie ta wieża? No niestety strzela nam głazocisk, więc ja bym sobie od razu tutaj gdzieś przemieścił. O, będzie idealnie. Dobra. Bierzmy. I teraz tak, nasza ciska pasi brzuchica. Mamy tę umiejętność, przywołanie czarnozęba. Ten wyczarowany totem poświęcony bogom zielonoskórych zasilany jest nie tylko czystym obłędem, lecz także tajemną magią, jaką czarnozębowi udało się zgromadzić w ciągu życia. Dobra, trolle powinny przejść. Trollom bym chyba dał, wiecie, do pancerza albo do siły, do ilości hapsów. Jeśli będzie taka możliwość. Nie wiem, jakie tam oni mają bonusy ze złomu. Dobra, tutaj nic. Nasze squigi już tutaj pewnie są pod bramą, tak jest. I no. Czy wy... Aha, wy musielibyście podejść dość mocno do przodu. Ty już możesz zacząć strzelać, nie wiem, gdzieś tych zbrojnych albo cokolwiek. Nasi strzelający już prawie są pod murami. Jest naprawdę dobrze, mi się wydaje.
prawie nic nie straciłem. Oczywiście to są też liczby, których po prostu nie miałem w trakcie występowania do oblężenia, ale to zarobiście wygląda. O, to są nasze nowe strzały. Nie pamiętam, jaką mają umiejętność dodatkową. Chyba nie zobaczę. Ale Jezu, jak oni mordują, zobaczcie. Już 15. Choć tam 0, ale to nie szkodzi. Ale wyrzynają. 21, 11. Każdą salwą ktoś tutaj ginie. Dobra, ten 32. Aha, no i właśnie. Pasi brzuchica. Że to będzie idealne miejsce, żeby to zrobić. No, wygląda epicko. O, ja pierdzielę. Ten monolit chyba będzie robił grę. Z tego co pamiętam, on ma 16 tysięcy punktów zdrowia, czyli na ten moment jako pojedyncza jednostka ma najwięcej w całej grze. Morduje niepotycznie szybko. Z bliższej ruiny ostrzeliwuje obszar wokół jednostki. Jednostka ma ponad 75% zdrowia, wtedy nie działa. Czyli z gigantycznych, ruchomych skalniaków czasem odpadają mniejsze łupki. Na szczęście dla wszystkich mniejszych istot w pobliżu. A nie szczęście, przepraszam. Czyli będzie miał 75% życia poniżej 75%, zaczyna być ostrzał wokół niego. Maja. Dobra, trójeczka. Wbijajcie wszyscy, zapraszam do środka. A to nie były nasze strzały, to były tam innych gości. Dobra, schodzimy na dół. Tutaj zabija się tego Hektora. O, rany. Ale masakrycznie dobra jednostka. Zobaczcie, jak on morduje. Ja chcę to obejrzeć. Nawet na tych rycerzy królestwa. Na to idą łapki w górę dla Total War'a. Ale się postarali. Ale animacje piękne. Okej, okay, co? Rozpadł się. Czyli on działa chyba tylko przez jakiś okres czasu. Czerwone jednostki z czasem słabną. No niestety, dobra, skończyło się, ale zrobił swoje. Większość jednostek... O, dobra, przebiliśmy się. Dobra, wbijamy. Większość jednostek tutaj w Bretonii zostało pokonanych. Konkretnie to rycerzy Orgio. Te wozy z snotów też są epickie. Do zbliżenia. Wydają ciała. Dobra. Tego odłączyłem niepotrzebnie, nie chciałem tego zrobić. Przepraszam. No i co, zbiegamy naszymi jednostkami i pchamy się do przodu. Nie ma na co czekać. Na rycerzy się pchamy, dawaliśmy tutaj łuczników do przodu. Nasz taran w ogóle się nęcy przydał. Może to mi się przyspieszyć. Ła, w ogóle nie zdąży się nawet załadować. 5000 punktów. Trochę do zrobienia jest. Okej, okay, tutaj jednostki wroga są rozbite. Myślę, że gdyby nie ci włócznicy, to Squiggy tak, aż tak mocno by nie dostały. To nie jest jednostka do walki w pierwszej linii. To jest do poganiania jakichś łuczników na tyłach. O, właśnie, może tutaj użyć ich tak, jak powinniśmy. Dobra, tutaj jednostki są wybijane. Włócznicy wracają. Squiggy niech się rzucą na tamtych. A my lecimy do przodu. Wami się jeszcze rzućmy. Ohydne tchórze, cyk. Debuff jakiś. Dajmy sobie normalną prędkość. Patrzmy, jak to wszystko działa. Ale pięknie się świecą kontrolą oczy. Jeśli miałbym możliwość bycia w jakimkolwiek tam świecie fantazy, to nie wiem, czy byłby to świat Warhammera. Nic, tylko śmierć. Okej, wyłapmy tych jednostek jak najwięcej. Dzięki temu będę mógł mieć trochę więcej przychodów po wygranej bitwie i ewentualnych więcej będzie jednostek do uleczenia. Zależy, co tam wybiorę. Jeszcze ła sobie użyjmy, niech nasze jednostki się poleczą. Zawsze to jest ile? 432 punkty życia, więc
Warto to wziąć. Dawaj, 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 dawaj. Po nich. Moje squigi 204 zabitych. 204, 240 prawie. Jest, 240. Dobra, wszystko. Mega. Glory. 3600, nice. Pewnie tak jest, poziom wbity. 26. I to wszystko, dobra. Teraz zaczynamy 10 tysięcy, jasne, łupimy jak najbardziej i zdobywamy. No i okej. Okay. A co do tutaj z jednego z widzów też zarzuconym pomysłem, żeby wymienić te jednostki podstawowe na te ich odpowiedniki z słabnych regimentów, to raczej nie ma sensu. Wolę słabne regimenty trzymać na jakąś tam okazję, jeśli na przykład przegramy gdzieś jakąś bitwę, większość jednostek tam polegnie albo będzie naprawdę na słabym poziomie zdrowia, to wtedy się używa takich jednostek, można szybko odmieć armię i jakoś tam spróbować przeżyć. Dobra, naprawmy to, weźmy sobie dzikich orków, dobra, okej. Dajmy w rozwój. Teraz tak. Twarde chłopaki, najwięksi jacyś tam dla troli, obrona zwarciu i siła broni i odporność na ostrzał. Dla wszystkich jednostek. Siła broni, okej. Twarde chłopaki to dla orków. Najwięksi, najtwardsi. Najwięksi i najsilniejsi, przepraszam. Nasze trolle będą teraz naprawdę potężne. Obrona w zwarciu 46, tutaj 54, 6 utych. Czekamy na niego, on tutaj sobie plądruje, ale hakik jest raczej bezpieczny, z tego co mi się wydaje. Posyłamy sobie kamerę. Ty możesz tutaj sobie dobrować jeszcze trochę tych goblinów. Mamy całkiem sporo tych strzelających. A weźmy sobie jeszcze jeden, bo tutaj mamy boosty. Cały czas będę się starał je utrzymywać z tego kupła. Wzrok, zwiększone przebicie pancerza dla jednostek defensowych i jednostek dlatego mamy tak dużo. Okay. Orgazm sobie ulepszymy, mamy dużo hajsu. Rozwój. To jak najbardziej jasne. Tutaj możemy mur postawić, możemy sobie to kupić. Katarze też byśmy mogli coś porobić. Byłbym za tym, żeby właśnie tutaj trochę wzmocnić nasze granice. Obóz Oreona. Słabo obroniony. Ukryć. Dobra, ty werbujesz, ty jesteś tutaj, więc na razie chyba z nikim więcej nie będziemy mieć na razie zwady, więc trzeba się pozbyć tego wirusa. Nie wiem, czy to jest druga armia, czy raczej koleś postanowił trochę zmniejszyć ilość jednostek, bo stracił osadę. Nie mam pojęcia, o co teraz chodzi. Myślę, że nawet możemy sobie na... O kurde. Nie, dobra, okej. Okay. Na forsowny marsz to nie ma sensu. Jest wielki pająk, jest atrybut straż przednia, której nie chcę. Nie jest mi to na razie potrzebne i chyba w ogóle nie będzie. Bo on sam w sumie może tam coś złego zrobić, mając straż przednią, ale nie na tyle to jest potrzebne, żeby miał w to inwestować punkt. Dobra, Gribisenia na razie czeka. My sobie zrobimy, tak jak mówiłem, na nieumarłych. Doła. Czarna wieża Arkana, czy czarna pniuramina na Nagasza. Zresztą bez różnicy, bo i tak chodzi tylko o to, żeby było ła. I żeby te orki mi się zbierały w armiach. Dobra. Karakzorn. Karakzorn jest mocno chronione, więc ty możesz sobie iść tutaj. Nie wiem, czy zahaczę tą staruchę. Tak, zahaczę, dobra. Możemy coś tutaj od niej wziąć. Skarbiec minus 1000, niestety nie mam hajsu. Kurde. Rozbój biały dzień. Zapasy by mnie przesunąć pożytku, ale i tak możesz nakłonić opaków, by bardzo ostrożnie ją napadli i obrabowali. Dobra, weźmy ją, ograbmy ją. Trochę hajsu i trochę złomu.
Wam mogę coś dać. Premia przeciwko piechocie niech będzie. A tu niech będzie opancerzenie, dobra. I to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Około 20 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak, do pokoju na pewno nie. Jeśli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. W następnym odcinku postaramy się, a nawet nie postaramy, tylko to zrobimy, niszczymy armię. I tutaj Sir Johna Tyrewelda i atakujemy Firus. Także to będzie koniec rycerzy Orgio. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!